Cześć, witajcie. Dziś zupełnie inaczej niż zwykle. Dzisiaj postanowiliśmy z Marcinem wybrać się na jezioro Świerklaniec. Wielkie jezioro, naprawdę duża zaporówka. I postanowiliśmy dziś podnęcić. Jutro będziemy łapać. Dzisiaj jest godzina 9. Jedziemy podnęcić dużą ilością peletu twardego, czyli kopęsa. Tutaj mamy kopęsa i tutaj mamy skretinga. Kopens 6 mm, skreting 11 mm. Mamy zamiar pojechać całkiem na drugą stronę jeziora, tam gdzie wpływa rzeka Niezdara. Tam w zasadzie nie ma praktycznie prawie dojścia, więc siłą rzeczy tam nie będzie, nie ma wędkarzy na co dzień. Tam jest taka już zupełna dzicz. Nie wiadomo, czy coś nam z tego wyjdzie, ale kto nie próbuje, ten nie jedzie. Więc siłą rzeczy jedziemy sobie tam dzisiaj, podnęcimy. Teraz podnęcimy po południu, jutro wybierzemy się na Federa. Oczywiście nie z łodzi, albo przynajmniej spróbujemy nie z łodzi. Spróbujemy dzisiaj też przede wszystkim znaleźć jakiś kawałek miejsca, gdzie będziemy mogli dowieźć sprzęt łódką i rozłożyć się tam na miejscu, na jakimś płytkim miejscu. I tak, żebyśmy umieli dorzucić, po prostu to tak sobie tam najzwyczajniej w świecie zanęcimy. Jesteśmy bardzo ciekawi, to jest pierwsza nasza taka wyprawa w taką naprawdę zupełną dzicz na PZW. No i mamy nadzieję, że coś z tego filmu będzie, także serdecznie zapraszamy. Dopłynęliśmy do pierwszego trzcinowiska. Sprawdzimy tutaj głębokość. Zaraz sprawdzimy to przy pomocy profesjonalnego wiosła. Będziemy badać przede wszystkim strukturę dna i miejsce, w którym można się po prostu rozbić z koszem. Ale tu jest jeszcze głęboko i bardzo miękko. A zobaczymy przy samym trzcinowisku. Już jesteśmy. Twardo? No. Okej. Twardo. Bo prawdopodobnie będziemy musieli siedzieć w wodzie, ale jeszcze będziemy szukać innego miejsca i zobaczymy, ale to jest pierwsze w miarę ciekawe, którym można by już wędkować. To już jest trochę miękko. O! Tu już jest miękko. Zobaczymy tam, co? Tu jest bardzo muliście, ale tutaj mamy taką małą wcinkę. Jakbyśmy tutaj wykosili sobie troszeczkę. Ja bym sprawdził jeszcze tu, jak jest ta kępa. Bo skoro jest kępa tutaj, no to teoretycznie może tutaj być twardo. I może być wypłucenie po prostu. No, i no, to jest to. Twardo. No, mamy to miejsce, Marcin. No, centralnie ta kępa. Jeszcze zobaczymy gdzieś indziej, czy już nie? No, mamy czas chyba. Tu wpływamy już na naprawdę płytkie rejony. Nawet miejscami widać dno, jest twardo w ogóle. Ale tu ładnie jest. Miejsce jest piękne, no. Po prostu.
Tylko tutaj już jest dużo takiej kępy grążeli. A tu płynie ryba. Patrz to. Chory karp. No właśnie to, tą rybę widziałem. Podpłyń do niej. Niebywały widok. Ja cię nie mam. Ale one są duże. Ale one są wielkie, no. Nagrywasz to? Tak. Patrz to. Maraz. Dobra, dajemy święty spokój. Szukamy miejscówki, Marcin. Ja cię nie mogę. Przynajmniej wiemy, że są tutaj ładne ryby. Co prawda pewnie nie wszystkie będą chciały teraz jeść. Ale widok jest po prostu... Co tu się dzieje? Niesamowity. Tu jest taka fajna kępka. Myślimy, że tutaj będzie można rzucić... Znaczy usiąść po prostu przede wszystkim. Tutaj uważaj, bo tutaj są straszne takie gałęzie. Zobaczymy, jak to jest głęboko. Idealnie. 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 Twarde dno. Będzie się stabilnie siedziało i no jest przede wszystkim płytko, także nogi nam dostarczą w koszach. Pięk i piach. No fantastycznie. Czyli dotąd. Taka głębokość jest. No to starczy. Starczy, starczy. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć troszkę bardziej bliżej tych krzaczków. Czekaj, ja to zrobię tak. Sama, mniej więcej. Fantastycznie. Jak tu jest ładnie. To jest to? To jest to, no. To już wiemy, gdzie będziemy siedzieć. I teraz by trzeba było, pa, ile tu jest ziele. No tutaj trzeba teraz znaleźć miejsce do zanęcenia. Pytanie, czy robimy jedno miejsce, takie główne? Chyba, że tutaj będziemy rzucać, bo tu jeszcze jest w miarę czysto, co myślisz? Możemy sprawdzić, czy tu nie ma, może, bo tu jest koryto, powinno być teoretycznie. Możemy sprawdzić, czy nie ma jakiegoś zagłębienia. Tutaj jeszcze taka zatoczka jedna, ale tutaj niestety jest już zbyt muliście. No, jest. Dobra, miejscówę chyba mamy wybraną. Tam jest pięknie po prostu. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Tam po prostu było najlepiej i myślę, że przy tym już zostaniemy. Nie ma sensu dalej szukać. Chyba nic lepszego nie znajdziemy. Teraz tylko zlokalizować miejsce, w którym będziemy posuwać zestawy. Ciekawostka, tam kiedyś nagrywaliśmy film, jak łowiliśmy płotki. Dokładnie tam przy tym moście. Mamy dużo czasu na znalezienie miejsca, także staramy się to zrobić dokładnie, żeby się później nie zdziwić przy wędkowaniu. Tutaj mamy inną stronę i tutaj mamy jakieś takie stanowisko. Boimy się, że ktoś tutaj może po prostu nas odwiedzić i będziemy mieli połowisko. No ale zobaczymy. Tutaj przy samym brzegu jest bardzo płytko, twardo przede wszystkim. Tak do odległości właśnie tego patyczka tutaj. Także do rzutu jest bardzo kiepsko, natomiast do samego siedzenia jest mega. I jeszcze sprawdzimy
te krzaczki, co są w wodzie, ponieważ one mogą sygnalizować jakieś wypłycenie. I jeżeli tutaj się uda znaleźć miejsce, to prawdopodobnie będzie to już to ostateczne, ponieważ no, tam, gdzie byliśmy wcześniej, było zwyczajnie zbyt płytko. Tam widać dno z łódki i to nie jest, myślę, najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o łowienie za dnia. W nocy jak najbardziej by to było dobre miejsce, natomiast za dnia no, kiepsko, tym bardziej, jeżeli by wyszło słońce. Zobacz tutaj. Głęboko. Głęboko. Tutaj właśnie taki. A ta kępa? Która? Tutaj. A to jest, wiesz co, to tu nie będzie płytko chyba, co? A tu jest coraz płyciej. Tu jest płyciej? O, może tu będzie w samym rogu płytko. O, tu jest coraz płyciej. Patrz to. Pa. Aha. No to chyba to mamy. Tutaj będziemy siedzieć, gdzie ta kępka jest na takim naprawdę wypłyceniu. Tu jest takie do maksymalnie do kolan wody. A wszedłem, sprawdziłem do kolan. No, a łapać będziemy, znaczy jeszcze zobaczymy, ale tam jest taki patyczek na wodzie, więc wykorzystamy sobie to, nie będziemy musieli robić własnego markera. I płyniemy teraz tam, żeby zobaczyć, jakie tam jest dno i jak coś, to już zaczynamy nęcić. To jest w ogóle to pierwsze miejsce, na które wpłynęliśmy i okazało się po prostu najlepsze. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą w zasadzie, no, było troszkę zbyt płytko, ponieważ tam wody do kolan było w miejscu, w którym byśmy musieli wędkować. A to jest chyba troszkę przesada i musieliśmy poszukać jednak miejsca głębszego. W ogóle wydawało nam się, że znaleźć miejsce na takim odludziu to będzie takie proste, że sobie znajdziemy miejsce, gdzie nam będzie się podobało i po prostu stamtąd będziemy łapać. I o ile z łódki nie jest to żaden problem, to w przypadku, kiedy byśmy się chcieli rozłożyć koszami, no to już się zaczyna problem, bo tam, gdzie było naprawdę płytko, tam było bardzo dużo zielska. Tak jak tutaj, załóżmy. A tu jest pierwsze miejsce, gdzie jest czysta woda w miarę. Mnóstwo ryb widzieliśmy, ale też jak ryba się trze, to często bywa tak, że ona po prostu nie bierze. Ale zobaczymy. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Jest wspomniany patyczek. A to jest chyba taki właśnie marker zrobiony celowo. Taki marker chyba, no. Tak. Zobaczmy, jak to jest głęboko. Twardo. No i tak. No, taki gruby metr. 1,20 m. Jeszcze przepłynę na drugą stronę tego. Patrz tam, nęci, widzisz? Tak. Wchodzi do wody, żeby nęcić. No. I tutaj już tych spławów karpi trących się już nie ma. Ale może to i dobrze. Tu przychodzą jeść. Tu przychodzą jeść, tak. Dobra, to co? Sypiemy. Mamy tutaj skreting 11 mm. Cały worek mamy. Oczywiście nie wrzucimy całego worka, ale myślę, że 1/3 tego worka dzisiaj wrzucimy. I później po południu, jak przypłyniemy, to znowu powtórzymy to i też 1/3. A tutaj mamy dosłownie to samo, tylko to jest kopens 6 mm. Premium karp, no. Ogólnie tych peletów jest no dużo, natomiast pelet ma to do siebie, że on się rozpuszcza w wodzie, więc nawet jeżeli go wrzucimy za dużo, to jakby no, wielka tragedia się nie stanie, do jutra już tego prawdopodobnie nie będzie. I mamy jeszcze kukurydzę, która będzie w zasadzie takim bardziej atraktorem i będzie służyła po prostu do zwabienia ryb w te rejony, bo kukurydzę raczej szybko wyjedzą. Ty, ale dużo tego sypiesz. Dużo, no. Ale to jest tyle drobnicy,
że podejrzewam, że jak ta drobnica tu przypłynie, to tego nie będzie. No fakt jest taki, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo ryb. Może wystarczy? Co? Już? Nie. Dobra, już. Nie. A czemu już? Nie za dużo. Czemu? Właśnie dużo, żeby... Ta ryba ma tu przyjść. Dobra, miejscówki mamy zanęcone. Ja zanęciłem troszkę bardziej punktowo niż Marcin. Także tylko tym się różnimy, natomiast łowimy na tej samej odległości. I jutro o godzinie 5, 6 zobaczymy. 6 myślę, zaczniemy wędkować już w tym miejscu. Jak się nie uda nic złowić, to jeszcze sobie damy jeden dzień. Myślę, że pojutrze też pojedziemy. Oczywiście, jeżeli nic się nie uda złowić, ale jeżeli uda się fajnie jutro połowić jakieś ciekawe ryby, to będziemy zadowoleni. Także do jutra, do zobaczenia. Witajcie, no w końcu dopłynęliśmy. Płynie się tutaj około pół godziny czasu. W ogóle fajna przygoda, pierwszy raz w życiu płynąłem łódką na holu. No i co? No i jesteśmy, miejsce jest zanęcone, wczoraj nęciliśmy. Ryby się jakieś spławiają. Nie są to co prawda chyba jakieś karpie, tylko bardziej jakieś leszcze, może duże płocie. No w każdym razie dla nas dzisiaj liczy się jakiekolwiek większe ryby. Na tym zbiorniku jest bardzo, bardzo dużo ryb. Natomiast w większości są to takie po prostu dłoniaki. To są leszczyki, krąpie, niewielkie płotki. Natomiast mamy nadzieję, że jeżeli zanęcimy miejsce, a to właśnie zrobiliśmy, to być może uda się złowić coś ciekawszego. W tym miejscu wczoraj, w zasadzie troszeczkę jeszcze bliżej płytszej strony, odbywało się tarło karpia, co mieliście okazję zobaczyć. I zobaczymy, czy dzisiaj takie karpie też będą chciały z nami współpracować. Obawiam się, że nie, natomiast pewne jest to, że w tym miejscu one na pewno są. Nasze nęcenie co prawda było krótkie, bo to zaledwie jeden dzień, natomiast bardzo takie intensywne, powiedziałbym, no, agresywne na raz. Dużo zanęciliśmy i być może to po prostu wystarczy, ponieważ w tym miejscu naturalnie ryby występują i bardziej chodzi o to, żeby to miejsce nie stanowiło jakiejś takiej bazy pokarmowej, tylko żeby zaznaczyć miejsce, w którym będziemy wędkować, żeby tutaj ryby w ten rejon wpłynęły wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, żeby tu jeszcze były. Także co, rozkładamy się, trochę to trwa, ponieważ no w takich warunkach jest naprawdę ciężko, ale dzisiaj jest mega przygoda i no jestem bardzo podekscytowany. O 3 rano wstaliśmy, wypłynęliśmy gdzieś około godziny 5, no i jest mega klimat po prostu. Także co, zapraszam was do oglądania tego filmu. Ja sobie na razie nie radzę. Masakra. Dużo dziwnych rzeczy, których się nie spodziewałem, ale jakoś to... Chyba ogarnę. Straszne jest to, że wszystko jest we wodzie i nogi już dałem, podwójnie rozłożyłem, więc de facto jakbym
siedział na twardym i tafla wody była na twardym, to każdy był pewnie tak wysoko. Dałem już maksymalnie. Tracę też ustawiam z lewej strony, bo z prawej strony, bo po lewej stronie brakło mi nóg. Po prostu jest za głęboko. Także to też takie trochę dziwne dzisiaj będzie. No ale cóż. Jedziemy z tematem, zobaczymy co to będzie. Wędkując z wody, dużo lepiej by było rozstawić platformę na czterech nogach. Ona by była dużo bardziej stabilna. Natomiast my z platform na co dzień nie korzystamy, więc specjalnie pod to się nie przygotowywaliśmy. Dlatego cała ta konstrukcja, ona mimo że jest na grubych nogach, to i tak się będzie bujać i tak, ponieważ no, to jest kosz. To nie jest platforma, która ma jakby cztery punkty, na których stoi. Tu już jest 6 i wystarczy, że w jakiejś części jest troszeczkę bardziej miękkie dno i, no i to się buja. No. Ale nic na to nie poradzimy i tak trzeba sobie radzić. Niestety nasz marker, nasza bojka, którą sobie zrobiliśmy, okazało się, że po prostu pływała i jest tam taki patyczek fajny, więc niestety nie mamy dzisiaj takiego pewnego azymutu, na którym powinniśmy wędkować, ale mniej więcej no, tak rozsialiśmy ten pelet, że no, chyba nie ma się co martwić i po prostu będziemy łowić gdzieś tam możliwie mniej więcej w którymś tam rejonie. To był powiedzmy 50 metr. Ja jeszcze zaręcę na pewno z pombem punktowo i może coś z tego będzie. Chyba nie ma się tutaj przejmować. Nie wiem, nie jestem jakimś specjalistą od nęcenia kilkudniowego, bo nigdy w życiu tego jeszcze nie robiliśmy. Przynajmniej ja. O. 70 metrów od brzegu może? 60, gdzieś tak jakoś nęciliśmy. To chyba jest bez większego znaczenia. Byleby ryby w tym miejscu były. Pewnie są. Wczoraj jak nęciliśmy, to nęciliśmy peletem Skretting i Kopensem. Dlatego też stąd dzisiaj wybór padł, że do podajnika, bo oczywiście będę łowił na metodę, jest przede wszystkim czystsza i też dlatego pelet Skretting. I właśnie dlatego, że wczoraj było nęcone 11 i 6, to dzisiaj sobie dwójkę do podajnika dam i tak zacznę. Co prawda nie pomyślałem o tym, żeby sobie szybciej namoczyć ten pelet, dopiero teraz go niedawno namoczyłem, a jeszcze dodatkowo zostawiłem go niestety na dłużej niż powinienem, bo aż na 3 minuty. I teraz muszę poczekać, aż on przesnie. Nabiłem pierwszy podajnik, co prawda no, tak nie liczę, że tam coś będzie teraz, ale już lepiej niech to będzie, niech to w wodzie czeka niż poza nią. No a ten pelet musi mi po prostu przesnąć. Także tyle. Ale fajnie, pierwszy rzut na metodę, bo najpierw rzuciłem na metodę, nie, drugi rzut na metodę. Najpierw rzuciłem na metodę, ale miałem bardzo przemoczony pelet. Później rzuciłem na bombkę, miałem delikatne szkubnięcie i zmieniłem z powrotem na metodę. Ale już teraz ten pelet jest w miarę poprawny. Już teraz z chwili na chwilę będzie coraz lepiej. Nie wiem co to jest, ale coś jest. Nawet jeżeli to będzie jakiś leszcz albo płoć, to teoretycznie jest możliwe, chociaż na płoć to nie wygląda, szybciej leszcz. Albo jakiś mały karp. No zaraz zobaczymy.
Ale fajnie. Wziąłem sobie dzisiaj specjalnie krótką wędkę. Marcin wziął długie 4,20, a ja wziąłem 3,30. Zobaczymy, co się sprawdzi. Chociaż myślę, że po prostu będzie zwyczajnie dużo wygodniej będzie mi na tym miejscu, w którym mówię. Chyba karpik, Marcin. Co to jest? Chyba karpik. Pierwszy w życiu karp na Świerklańcu. Nie za duży, ale przefajnie. Jeszcze nie zdążyłem zaręcić, Marcin już złowił rybę. U mnie ostatnio, można powiedzieć tradycyjnie, grube nęcenie z pombem, kukurydza, dwie puszki i garstka peletu ósemki z kretinga. To wszystko posyłam na mniej więcej 70 metr. Troszkę dalej niż Marcin. Ale no takie było moje wstępne założenie, żeby troszkę dalej łowić. No i to wszystko wynęcę na start. To wbrew pozorom tutaj trochę więcej ryb jest niż w parku, więc myślę, że to nie będzie błąd. Więcej dużych ryb podejrzewam, no i więcej też drobnych. No to lecimy. No jesteśmy po pół godzinie łapania i już są trzy ryby, co naprawdę niezmiernie nas cieszy. Czego się nie spodziewałem, to na pewno nie spodziewałem się po pierwsze, że tak szybko, a po drugie, że takiego karasia złapię na Świerklańcu, na jeziorze. To jest naprawdę no, dla mnie wyczyn. Naprawdę tak się cieszę, jestem tak zadowolony. No dzień się zaczął petarda. Naprawdę. Co prawda, jak myśmy tutaj dojeżdżali, to nie wiedzieliśmy na pewno, czy to jest to miejsce. Tu mieliśmy mały problem, ale się udało. Udało się i powiem szczerze, że jestem tak bardzo zadowolony, jak na tą chwilę. Oby to tak trwało dzisiaj. Także chyba tyle póki co. Na razie założyłem, trzy razy złapałem na żółtego łowtersa. Żółtego dlatego, że wczoraj jeszcze trochę kukurydzy rzuciliśmy i tak pomyślałem, że z rana to będzie najlepszy pomysł. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ale jak na razie petarda. U mnie nic się kompletnie nie dzieje. Zrobiłem sobie jeszcze jedno rezerwowe miejsce przy trzcinach. Żal było nie wykorzystać tak fajnie wychodzących trzcin do wody. No i tam posłałem w zasadzie trzy podajniki już, ale bez żadnego grubszego nęcenia. Na razie kompletnie nic się tam nie dzieje. W moim docelowym miejscu też się nic nie dzieje. Miałem jedno wskazanie, ale takie bardzo leniwe. Nie sądzę, żeby to było w ogóle branie. Natomiast u Marcina cały czas są ryby. Wychodzi na to, że jego strategia obfitego sypania na dużej powierzchni przynosi dużo lepszy efekt. Moje pole nęcenia było dużo bardziej skoncentrowane i totalnie nic się nie dzieje.
po prostu nie mam jeszcze żadnej ryby ani żadnego brania. Rzuciłem sobie teraz troszkę do Marcina, pojawiły się jakieś ocierki, ale w dalszym ciągu nie ma żadnego wykończenia i nie wiem, w czym tkwi problem, natomiast spróbuję to jeszcze dzisiaj odkryć. Do Marcina cały czas coś się dzieje. Wszystkie ryby, jakie dzisiaj łowię, bo miałem teraz dosyć długą przerwę, bo próbowałem z różnymi innymi przynętami i wszystko, na co dzisiaj złapałem, to najpierw żółty, ja mówiłem wafters, ale to nie jest wafters, tylko to jest pop-up. Tylko on nie dźwiga mi haczyka, bo mam duży haczyk, bo mam dziesiątkę. Ale taka ciekawostka, że tylko na to dzisiaj biorę i cały czas próbowałem na coś innego, czegoś innego cały czas próbowałem, natomiast jak wróciłem do popków, o dziwo, to znowu wzięło. Ciekawy jestem, czy się teraz po raz kolejny powtórzy. Tym razem na pomarańczowy kolor. Miałem szkubnięcie. O ty, jest. No. Wchodzę do gry. W akcie desperacji zrobiłem zanętę. Chyba mam właśnie wzdręgę. Ale w końcu mam jakieś branie. Robiłem taką mieszankę 1:1. Pelet z zanętą. Jakiekolwiek wskazanie zobaczyć. No i się udało. Ale ryba jest naprawdę mała. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się, że złapię dwa karpie i dwa karasie. To naprawdę się tego nie spodziewałem. Tak liczyliśmy po cichutku, że tak po karpiu może się uda złapać. A tu taka niespodzianka. A jeszcze nie koniec. Może łapiemy dalej. Przed chwilą niestety spiąłem na pewno karpia z dystansu, bo drugą wędkę miałem rzuconą w okolice 100 metra. No i niestety chyba za słabo zaciąłem, zostały mi takie przyzwyczajenia z plecionki i to zacięcie nie było takie zbyt pewne. A teraz mam całkiem fajną rybę z bliższej linii. Nie wiem jeszcze co to będzie, ale zapowiada się chyba karaś albo leszcz. Piękny leż. Ładny.
Powoli zbliżamy się do końca łowienia. Jest już prawie godzina 12. Mi teraz weszły leszcze. Jest naprawdę dużo ryb teraz. Cały czas biorą leszcze. Takie średniaki, do kilograma powiedziałbym. Krąpie. Ogólnie jest zabawa, natomiast karpi już nie widać. Nie rzucają się nigdzie, nie biorą nam. To już chyba nie jest pora na takie ryby. Także tak zgodnie z planem, to jak myśleliśmy, przyjdzie godzina 11-12 i będzie trzeba się pakować. Dopiero można by tutaj, myślę, wieczorem zapolować, natomiast no, wieczorem to jest nierealne, ponieważ sam dojazd tutaj zajmuje bardzo dużo czasu. A może to nie być leszcz, tak dziwnie walczy. Może być karaś. Ale ładny leszcz. Mieliśmy podbierak na amury, a biorą nam leszcze. No. Wszystkie leszcze najlepiej biorą na wyprany róż, który mi właśnie spadł, zaraz wam pokażę. Na taką przynętę. Najlepiej. 6 mm. Dobra, jeszcze myślę, że ze dwa rzuty i będziemy kończyć. Tak naprawdę cel dzisiaj został osiągnięty, bo złowiliśmy karpia. Prawda, nie giganta, natomiast mimo to dwie sztuki, jedna jeszcze była na kiju, niestety się spięła u mnie. Ale myślę, że ten dzień można uznać za naprawdę udany i warto było sobie tą miejscówkę podnęcić. Wszystko zagrało tak naprawdę, no brakło tej dużej, rzeczywiście dużej ryby. Być może trzeba by poświęcić na nią troszkę więcej czasu, może troszkę więcej nęcić kilka dni, to być może wynik byłby jeszcze lepszy. Natomiast nie mamy na to czasu. Szybki wypad, kilka godzin, dzień wcześniej ponęcone i to wszystko. No podsumowując ten dzisiejszy wyjazd, to zupełnie szczerze, jak tylko wyszło słońce wysoko i zrobiło się ciepło, to skończyły się praktycznie brania normalnych ryb, większych takich. Cały czas jak już biorą, to no to teraz już są płotki, krąpie, leszczyki. Ciężko jest zaciąć, takie niewyraźne brania. My też dosyć daleko łowimy, bo ja łowię chyba na, nie wiem, teraz 45 metrze, tak w okolicach, już pi razy drzwi, bo na początku klipowałem. Natomiast tak dużo tej drobnicy się zeszło, że już postanowiłem szukać tej ryby po prostu większej gdzieś indziej. Taką miałem cichą nadzieję, że może gdzieś obok łowiska będzie, ale już jest chyba po prostu za ciepło. Ta ryba już chyba jest pod wierzchem, tak mi się wydaje. Mimo wszystko wypad naprawdę udany. Pierwszy raz odważyliśmy się na takie łowienie. Myślę, że na pewno nie ostatni, bo bardzo fajnie spędzony czas i ogólnie klimacik jest. Także chyba tyle na dzień dzisiejszy. Okazało się, że nęcenie, bo ja wczoraj jak nęciłem, to ja nęciłem tak siałem, że tak powiem. Nie nęciłem punktowo, tylko naprawdę siałem tak na takim dosyć dużym obszarze, bo myślę, że takie z 5 metrów kwadratowych, tak 5 na 5 może, o tak, czyli 25 metrów kwadratowych. I to zdecydowanie lepszy rezultat dało, ale ewidentnie widać, że ta ryba po prostu rano była. Podejrzewam, że wieczorem pewnie też by była, natomiast to już jest praktycznie niemożliwe dzisiaj do wykonania i musielibyśmy po prostu zostać. A nie jesteśmy tak przygotowani. No ale myślę, że tutaj więcej czasu spędzimy już na Świerklańcu jako na jeziorze, bo tak człowiek omijał ten zbiornik, a okazuje się, że dosyć fajny i coś można zrobić. Także chyba tyle. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.